Witajcie moi drodzy. Dziś zapraszam Was na projekt Denko. Ale nie będzie to taki zwykły projekt Denko. Otóż przeglądając listę moich wszystkich filmów, które publikowałam w ostatnim czasie, zdałam sobie sprawę, że już dawno na moim kanale nie było projektu Denko i postanowiłam wprowadzić go tutaj na listę tych moich filmów, ale w troszeczkę innym wydaniu. Otóż w przeciągu ostatnich kilku, a nawet kilkunastu tygodni tych rzeczy trochę się uzbierało, tych pustych opakowań. I gdybym miała Wam opowiadać dzisiaj o wszystkich, to nie wiem, ile by ten film tutaj trwał. Dlatego też podzieliłam te moje zużycia na kilka kategorii i dzisiaj opowiem Wam o moich hitach, produktach, do których regularnie wracam, zresztą sami zobaczycie, i które regularnie zużywam, ale też mogę Wam polecić. Także jeżeli macie ochotę obejrzeć taki film, zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. Zacznę od kosmetyku do włosów, a w sumie to do stylizacji włosów. I jest to nic innego jak lakier. Tak, widzicie, trzy puste opakowania, lakier marki Nivea serii Care and Hold. To jest moje ulubione cudeńko, taka moja perełka. Jeśli śledzicie moje filmy regularnie, to wiecie, że ja mam bzika na punkcie lakierów do włosów. Używam je praktycznie codziennie i to też w dużych ilościach. Nie znoszę, kiedy coś mi odstaje na tych moich włosach, zwłaszcza kiedy one są ściągnięte w kucyk, czy w warkocz, czy nawet w koczek. I też ze względu na to, że posiadam ciemne włosy, nie znoszę, kiedy spryskując je lakierem pozostaje na tych włosach taki biały pyłek albo nawet szary osad. I przez wiele ostatnich lat poszukiwałam lakierów, które byłyby w dobrej cenie, dobrze utrwalały, nie obciążały moich włosów, nie tworzyło tak zwanego kasku i też nie zostawiały tego pyłku. No i znalazłam Nivea. Lakier w dobrej cenie, bo kosztuje około 15 zł. Można go często znaleźć na promocji. Spełnia wszystkie moje oczekiwania. Pachnie przepięknie. No i myślę, że będę do niego regularnie wracać. Mam nadzieję, że marka go nie wycofa. Ten lakier to jest zdecydowanie mój ulubiony lakier do włosów. Kolejne dwa opakowania to jest antyperspirant, dezodorant marki Borotalco. Jest to włoska marka, o której też już wielokrotnie Wam wspominałam i on nie jest dostępny w takiej regularnej sprzedaży w drogeriach kosmetycznych u nas w Polsce, natomiast możecie go spokojnie kupić w internecie. Jest to według mnie jeden z najlepszych dezodorantów, który chroni naszą skórę pod pachami, chroni ją przed potem, bardzo długo utrzymuje się zapach i też nie podrażnia skóry właśnie w tej okolicy. Myślę, że jest to główna zasługa przede wszystkim tego mikrotalku, który znajduje się w składzie i rzeczywiście po spryskaniu tej okolicy na początku pojawia się taki biały nalot i jest to właśnie ten talk, natomiast on po pewnym czasie się utlenia i nie zostaje na naszych ubraniach, nigdzie nam się nie przenosi, nie osadza. Natomiast chroni, rzeczywiście chroni. On nie zawiera alkoholu i daje nam tą ochronę przez 48 godzin. Będę do niego regularnie wracać w najbliższym czasie, bo powiem Wam szczerze, że wśród tych wszystkich dezodorantów, które są dostępne w sklepach na naszym rynku, nie znalazłam takiego, który by w 100% mnie zadowalał. Lubiłam sięgać po dezodorant marki Dove, ten taki oryginalny, ze względu na jego zapach, ale on nie do końca dawał mi taką ochronę, na jakiej mi zależało. Podobnie oryginalny granatowy dezodorant Nivea. Też uwielbiam go za zapach, ale moim zdaniem jest jeszcze gorszy od tego dezodorantu Dove. To jest moja absolutna perełka, must have. Zawsze kiedy jadę do Włoch, kupuję sobie nawet kilka opakowań, a jak jestem już w Polsce i nie mam takiej możliwości, żeby kupić za granicą, to wtedy zamawiam ze strony. Ja Wam w opisie do dzisiejszego filmiku zostawię link do tej właśnie strony, gdzie można kupić produkty włoskie, nie tylko takie do pielęgnacji, ale również do domu. O chemię taką gospodarczą i gorąco Wam polecam właśnie tę stronę. Natomiast Borotalco, tak, jestem zdecydowanie na tak. Teraz przejdziemy do pielęgnacji dłoni i pokażę Wam dwa kremy. Dwa kremy, ale w sumie tej samej marki. Jest to The Secret Soap Store.
Duże opakowania, jak możecie zauważyć, bo one mają aż 80 ml. I to jest seria, która posiada w składzie dużą zawartość masła shea, przez co też te kremy są dosyć gęste, takie można by było powiedzieć tłuste i treściwe. Ale są to jedne z niewielu kremów, które radzą sobie z moimi przesuszonymi dłońmi i naprawdę bardzo fajnie sprawdzają się też w okresie zimowym, kiedy mamy mróz, kiedy jest śnieg, kiedy pada deszcz, kiedy nie nosimy rękawiczek, a szczerze nie zawsze mi się to zdarza, zwłaszcza w momentach, kiedy muszę wyjść z domu, prowadzę samochód i wtedy no, nie ma mowy o tym, żebym założyła rękawiczki, więc muszę jakoś te moje dłonie chronić. I to jest właśnie to. Kremy są w całkiem dobrej cenie, a przypominają jakością i też konsystencją kremy marki L'Occitane, bestseller z 20% masełkiem shea. Na pewno większość z Was kojarzy ten krem. Ja też go lubię i też do niego często wracam, nawet mam go obecnie w swojej torebce ze względu na taką małą pojemność, ale w porównaniu, jeżeli chodzi o ceny z tymi kremami, no to oczywiście te wychodzą lepiej, bo tutaj mamy 80 ml, poza tym zapachy. Zapachy są obłędne i bardzo długo utrzymują się na skórze. Ja akurat przetestowałam w okresie zimowym czekoladę z pomarańczą i to był naprawdę dobry strzał. Natomiast regularnie wracam do zapachu Passion Fruit. Uwielbiam. Jeśli jeszcze nie znacie tych kremów, to ja Wam gorąco polecam, bo naprawdę warto. Zwłaszcza jeżeli macie problemy właśnie z przesuszeniem skóry, jeśli nie używacie rękawiczek w takich domowych, codziennych czynnościach, zmywacie właśnie na przykład bez rękawiczek, jeśli widzicie, że ta skóra zaczyna Wam pękać, że coś się z nią dzieje, to koniecznie sprawdźcie te dwa kremy, a w sumie markę The Secret Soap Store. Teraz pokażę Wam mój bestseller. To jest taki kosmetyk, do którego wracam przez cały rok. Bez względu na porę, bez względu na temperaturę i według mnie jest to tak kompleksowy kosmetyk, że każda z Was powinna go poznać, mieć go w swojej łazience i do niego wracać. Pewnie teraz zastanawiacie się, co ja mam tutaj na myśli? A chodzi mi o olejek marki Nuxe. Tak, widzicie tutaj dwa opakowania, a w mojej łazience są już kolejne dwa. Jedno z tej wersji standardowej, tak jak tutaj, i jedno w wersji z drobinkami. Wersja z drobinkami króluje u mnie przez całe lato. Wygląda przepięknie na skórze, a to jest olejek suchy, więc on nie zostawia Wam takiej tłustej powłoki na skórze. Pachnie przepięknie, ten zapach bardzo długo się utrzymuje, ale ten olejek możecie stosować nie tylko na skórę. Ja na przykład używam go na końcówki włosów, a też tę wersję z drobinkami latem, a jeżeli mam na przykład kucyk, to wtedy lubię tutaj w końcówki włosów odrobinę tego olejku wgnieść i włosy przepięknie błyszczą. Czasem robię sobie taką kurację na noc, olejowanie i wtedy nakładam większą ilość tego olejku na całe włosy, nawet tutaj bardziej bliżej skóry. Bywa też tak, że widzę, że gdzieś tutaj na mojej twarzy coś się dzieje, jakieś suche skórki, więc wystarczy, że spryskam delikatnie to miejsce albo nałożę gdzieś ten olejek. To jest po prostu fenomen. Używam go od wielu, wielu lat. I tak jak mówię, regularnie do niego wracam. Troszeczkę zmartwiło mnie to w ostatnim czasie, że marka Nuxe została tak jakby wycofana z Superfarm, bo tam najczęściej można było je kupić. Została przeniesiona do Sephory, a niestety nie wszystkie Sephory posiadają Nuxe w ofercie. Więc tak na dobrą sprawę pozostaje nam zamawianie tych olejków przez internet, ewentualnie szukanie w dobrych aptekach, no i może gdzieś tam czasem jeszcze pojawiają się w Superfarm. Natomiast z tego co zauważyłam, marka wprowadziła bardzo dobre rozwiązania, bo możecie na przykład kupić olejek w takiej standardowej wersji 50 ml lub też w wersji z atomizerem. I to się bardzo dobrze sprawdza właśnie na skórę latem lub też na nasze włosy.
Poza tym co roku troszeczkę zmienia się w okresie letnim design tych olejków i też widziałam, że bardzo często pojawiają się one na promocjach. Także ja Wam polecam, olejek Nuxe to jest naprawdę takie moje must have. Tak jak mówię, w każdym sezonie a wersja z drobinkami zdecydowanie króluje u mnie latem. A skoro jesteśmy przy olejkach, to pokażę Wam kosmetyk do higieny intymnej. Jest to marka Lactacid. Olejek, który ma nadawać miękkość i nawilżać, jest wzbogacony drogocennymi olejkami, zawiera kwas mlekowy i można go wykorzystać na kilka sposobów. To nie jest tylko i wyłącznie olej, który służy nam do codziennego użytku w higienie intymnej, ale na przykład możecie wykonywać na nim, na jego bazie depilację. Kiedy poznałam ten olejek, troszeczkę byłam sceptycznie do niego nastawiona, bo mówię tak, olejek do higieny intymnej, no nie do końca coś mi tutaj pasuje. A wcześniej sięgałam, jeżeli chodzi o markę Lactacid, po wersję ginekologiczną i według mnie ona jest najlepsza z tych wszystkich, które są dostępne na rynku, jeżeli chodzi właśnie o markę Lactacid. No i przetestowałam, tak się w nim zakochałam, że kupuję regularnie. Już przestałam wracać do wersji ginekologicznej, stosuję cały czas ten olejek i tak jak wspomniałam wcześniej, stosuję go również do depilacji. Jeśli korzystacie z takiej standardowej depilacji, na przykład nogi, to być może zdarzyło Wam się, że po depilacji ta skóra jest taka lekko swędząca, troszeczkę wrażliwa, już nie będę wspominać tutaj o wrastaniu włosków, ale jest taka lekko swędząca. Nie macie czasami takiego wrażenia? Ja kiedyś notorycznie tak miałam i zastanawiałam się, czy to jest wina maszynek, czy to jest wina produktów do depilacji. Zaczęłam kombinować, sprawdzać i doszłam do wniosku, że w takiej codziennej depilacji najlepiej sprawdzają się męskie maszynki, męskie żyletki, produkty męskie do golenia, czyli na przykład pianki z wersją z linii Sensitive lub właśnie ten oto olejek. Przestałam podbierać już Massimo kosmetyki do depilacji, z czego wiem, że się bardzo, bardzo cieszy. Stosuję olejek i jestem naprawdę z niego bardzo zadowolona. Będę do niego regularnie wracać i też gorąco Wam go polecam. Jeśli jeszcze nie znacie, a chcecie przetestować markę Lactacid, to zacznijcie albo od tej wersji właśnie olejku, albo zacznijcie od wersji ginekologicznej. Zdecydowanie według mnie najlepsze. Jeden kosmetyk do makijażu. Nie wiem, czy wy tak macie, ale ja zdecydowanie tak, że u mnie kosmetyki do makijażu schodzą bardzo, bardzo powoli. Nie jestem jakimś makijażowym frikiem, też już o tym doskonale wiecie i raczej mój dzienny makijaż wygląda tak jak dzisiaj na filmiku. Ale tusze do rzęs to jest jednak to, co zużywa się chyba u mnie najszybciej, no i może jeszcze pomadki. Tusz do rzęs, który uwielbiam i gorąco Wam polecam, wielokrotnie Wam go pokazywałam, marka Estée Lauder. Według mnie jeden z najlepszych, mój ulubiony, jest po prostu świetny. Jest jeszcze jedna wersja, Double Wear, którą również uwielbiam. Ten posiada taką ogromną szczoteczkę i może nie do każdych rzęs będzie idealna, właśnie ze względu na swoją wielkość, ale jak spróbujecie i przekonacie się, że to jest jednak ten tusz, to zobaczycie, że będziecie do niego regularnie wracać. No i właśnie, przechodzimy teraz tutaj w górną część mojego ciała, peeling. Peeling oczyszczający marki L'Oreal, który zawiera w swoim składzie oprócz drobinek cukru również pestki, kiwi. Pachnie jak cukiereczek, fantastycznie usuwa martwy naskórek, lekko tą skórę tak odświeża, ale też sprawia, że zaczyna, pobudza krążenie. Robi się ona cieplejsza i później po zmyciu tego peelingu lepiej przyjmuje substancje aktywne, które później będziecie nakładać wraz z różnymi kremami, preparatami i wszystkim innym na Waszą skórę. Ale przy regularnym stosowaniu tego peelingu efekt jest wspaniały i ja też już Wam wielokrotnie pokazywałam ten peeling, polecałam Wam go, wiem, że skorzystałyście z mojego polecenia i jesteście bardzo zadowolone z całej serii tych peelingów, bo jest ich kilka. Ten jest zdecydowanie najlepszy. Ja już mam kolejne opakowanie i regularnie do niego wracam. Coś do demakijażu. Proszę bardzo. Take the day off. Clinique. Balsam, moje must have. Kosmetyk, który musi być w moich zasobach kosmetycznych.
absolutnie nie ma sobie równych. To jest najlepszy produkt do demakijażu, jaki kiedykolwiek używałam. Radzi sobie z makijażem wodoodpornym, z ciężkim makijażem, przepięknie usuwa tusz do rzęs, każdy, bez względu na to, jaki użyjecie, czy wodoodporny, czy zwykły, czy o przedłużonej trwałości. Zmywa linery, zmywa ciężkie pomadki, pomadki mocno zastygające, ciężkie podkłady. To jest coś fenomenalnego, coś wspaniałego. Balsam, który nie posiada zapachu, ma dużą pojemność, bo tutaj mamy, już Wam mówię, 125 ml i on jest w cenie około 150 zł. Przetestowałam też inne balsamy. Balsam marki Estée Lauder, balsam z The Body Shop, ale wiecie co? Ten moim zdaniem jest najlepszy. Wspaniale nadaje się do skóry wrażliwej, a ja taką skórę posiadam. Do cery mieszanej, myślę, że również do cery tłustej. To nie jest produkt, który zapycha nam pory, nie jest produkt komedogenny, a naprawdę radzi sobie z każdym makijażem. Także jeżeli jeszcze go nie znacie, to gorąco Wam polecam. Szukajcie na promocjach. Wiem, że marka Clinique bardzo często w sklepach stacjonarnych oferuje różnego rodzaju promocje. Zresztą ten balsam dostaniecie również w Sephorze, w Douglasie, no i oczywiście na stronie internetowej. A kto go jeszcze nie zna, przyznać się tutaj, kto nie zna jeszcze tego balsamu, pozostańmy jeszcze na chwilę przy marce Clinique i pokażę Wam również moje takie nawilżające odkrycie. Krem, który poznałam dzięki takim oto maleńkim próbeczkom, które znalazłam w kalendarzu adwentowym. Ja uwielbiam miniaturki. Jeśli śledzicie moje media społecznościowe, to doskonale o tym wiecie, że miniaturki to jest świetna opcja, kiedy chcemy coś przetestować. Nie tylko jakąś saszetkę, która starczy nam na jeden raz, ale możemy użyć taki kosmetyk kilka razy i przekonać się, czy rzeczywiście warto kupić pełnowymiarową wersję. I krem, który Wam pokażę, też już Wam pokazywałam w innych filmikach, jest to Moisture Surge, krem, który ma działać nawilżająco przez 72 godziny. I tak jak możecie zobaczyć, na początek przetestowałam próbeczki, tak mi się on spodobał, że zechciałam pełnowymiarową wersję, skorzystałam, nie żałuję, tutaj mamy 50 ml opakowanie, no jak możecie zauważyć, już puste. Wersja krem żel, bo jest jeszcze dostępna wersja taka bardziej treściwa, wersja intense, o ile się nie mylę. Natomiast przy cerze mieszanej i tłustej to będzie w sam raz, czyli ta wersja nie intense, ta wersja kremowo-żelowa. Natomiast przy cerze suchej polecam Wam właśnie tę drugą wersję. To nie jest produkt, który posiada jakikolwiek zapach. Zresztą marka Clinique słynie z tego, że w swoich produktach nie ma zapachów, ale też z tego względu, że są to kosmetyki przeznaczone głównie do skóry wrażliwej. I co mogę powiedzieć więcej? Sprawdził się świetnie. Stworzyłam na jego temat oddzielną recenzję na moim blogu. Polecałam Wam już wielokrotnie. To jest kosmetyk, który zapewni Wam rzeczywiście to nawilżenie. Ma bardzo fajną konsystencję, przez co też makijaż dobrze się na nim trzyma. Szybko się wchłania, nie pozostawia takiego uczucia ściągnięcia. Rzeczywiście to nawilżenie może nie jest do 72 godzin, no bo wiadomo, wieczorem zmywamy nasz makijaż, nakładamy jakieś inne preparaty, ale jeżeli chodzi o taką dawkę nawilżenia dzienną, to jest naprawdę bardzo fajny kosmetyk. Co mogę jeszcze więcej na jego temat dodać? Między innymi to, że nie podrażnia, nie powoduje jakiegokolwiek wysypu na twarzy, nie zapycha porów i mogę go polecić do każdego typu cery. Tak jak powiedziałam, wersja kremowo-żelowa mieszana i tłusta, wersja intense do cery suchej i normalnej. Wykończyłam jeszcze jeden krem, tym razem na noc. Jest to krem marki Orfika z serii Timeless, krem, o którym wspominałam Wam chyba w ostatnich ulubieńcach kosmetycznych, więc dzisiaj nie będę się już na jego temat rozwodzić, polecam Wam sprawdzić tamten filmik, opowiadam dokładnie, co tutaj znajdziecie w składzie, jak on działa i dlaczego warto się nim zainteresować. I ostatnia rzecz, o której chciałam Wam dzisiaj tutaj wspomnieć, to są maseczki w płacie. Tak, maseczki, które ja kocham, mogę nakładać maseczki codziennie, uwielbiam wersję w płacie, a najbardziej lubię wersję
biocelulozową. Też już Wam o tym wspominałam, dlaczego wolę biocelulozę. Natomiast odkryłam jakiś czas temu bardzo ciekawą markę, dostępną w naturze, w Tesco, w Auchan. Niestety nie widziałam, czy jest dostępna w Rossmanie. I to jest marka MediHeal. Bardzo dobre składy. Naprawdę. Byłam w szoku, kiedy tak sobie przeglądałam składy tych maseczek i zauważyłam, że rzeczywiście to, o czym tutaj informuje nas producent na tej takiej naklejce, jest prawdą, bo te wszystkie związki aktywne znajdują się w tych maseczkach. Poza tym większość z nich jest na bazie też celulozy, więc bardzo fajnie przylega do skóry, a efekty widać. I nie są to drogie maseczki, bo są to maseczki w cenie około 10 zł, 15 zł, w zależności gdzie będziecie je szukać, gdzie będziecie chcieli je kupić. Jeśli jeszcze nie znacie tej marki, to ja Wam też polecam, bo naprawdę zaskoczyły mnie te maseczki i regularnie teraz do nich wracam. Gdybym miała wybrać jedną taką moją ulubioną, to na pewno byłaby to wersja wygładzająco, nawilżająco, odmładzająca oraz wersja z czynnikiem wzrostu, o działaniu przeciwzmarszczkowym. Dobrze kochani, to będzie tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy projekt Denko. Dajcie znać w komentarzach, czy podoba Wam się tego typu publikacja, gdzie będę opowiadać o zużyciach, ale właśnie w kategorii na przykład najlepszych kosmetyków, takich, do których wracam, albo też przygotuję dla Was publikację, gdzie opowiem o zużyciach, które niestety się u mnie nie sprawdziły, czyli tak zwane buble kosmetyczne. Jestem bardzo ciekawa, co sądzicie na ten temat. Dziękuję Wam za uwagę, za to, że wytrzymaliście do końca i oczywiście zapraszam do kolejnych filmików. Trzymajcie się cieplutko. Pa!